Pojedynek. Nie ma tu absolutnie jakiejś wielkiej przewagi, której się no, trochę spodziewaliśmy, no bo jeśli na dzień przed ktoś dowiaduje się o tym, że ma do takiej walki przystąpić, no to czasami gdzieś no, może uciec jakiś ten moment, kiedy można by się było normalnie przygotować. Sam wiesz, kiedy jedziecie na Mistrzostwa Świata, jest to określony cykl, wiecie którego dnia, co robić, żeby się do tego dobrze przygotować, kiedy sparować, a kiedy przygotowywać się tylko technicznie. Tutaj na pewno tego zabrakło, ale Michał bardzo walczy odważnie i niezależnie od wyniku, jeśli przetrwa kolejne dwie rundy po 5 minut, przypomnę, no to będzie to jego na pewno duże osiągnięcie i dobre wejście w tą zawodową rywalizację MMA. My tu jako lokalni patrioci naprawdę możemy być z niego bardzo, bardzo dumni. Pokazuje hart ducha, który nas charakteryzuje. Daniel Omeliańczuk pierwszą swoją przygodę z MMA rozpoczął w 2007 roku. Oczywiście rozpoczynał od rywalizacji amatorskiej w Pucharze Centralnej Polski. Nie dość, że wygrał, został uznany za najlepszego zawodnika. W finale wygrał z Marcinem Elsnerem. To już robiło wrażenie. A potem jeszcze także walki w K1, w Muay Thai. No i od czasu do czasu, a ostatnio coraz częściej w MMA. I to chyba będzie ten moment, kiedy na tym się będzie zastanawiał. A tam, jak Państwo się dobrze przyjrzą, właśnie w tym narożniku jego grupa trenerska podpowiadająca, jak mają w tej chwili walczyć, co mają robić. Tutaj w tej chwili widzieliśmy nieudaną próbę obalenia i w tym momencie troszeczkę na własne życzenie... Chyba za ringiem są już, tak. Za ringiem, tak. Walka będzie przesunięta. Ale wciąż w parterze będzie Michał. W parterze Michał, tylko mówię, no, w tym momencie to nieudane obalenie tak naprawdę daje przewagę punktową przeciwnikowi Michała, z tego względu, że to obalenie będzie zaliczone na jego korzyść. No i trochę za szybko. Oj, do siadu, dochodzi w tej chwili do siadu. Przejście Pugarda, ale Michał wrócił. Michał wrócił. Brawo, na szczęście, bo to była już trudna sytuacja, kiedy przełożył pierwszą swoją nogę. Drugą wtedy ma łatwą szansę do tego obijania, takiego kończącego, ostatnich kończących ciosów. Teraz proszę zwrócić uwagę dla Państwa, którzy nie za bardzo orientują się w walce w parterze. Proszę policzyć ciosy, które zadaje Michał, przynajmniej do tej pory, i które zadaje Daniel. Znowu próba Daniela wejścia na dosiad, nieudana. Ale Michał dosyć dobrze tutaj kontruje chwytem za nogę. Niestety teraz... Puścił, chyba już nie miał siły. Tak miałem wrażenie, że chyba nie miał sił, bo dobry uchwyt był dobry. Tak na dobrą sprawę blokował akcję Daniela Omeliańczuka, no ale teraz mam wrażenie, że tych sił troszeczkę zaczyna w tej wyjątku brakować. O, uderzenie. Tutaj był faul moim zdaniem i tutaj sędzia powinien zareagować. Były 3 punkty podparcia, został Michał kopnięty. Próba znowu zejścia. Dobrze się obrócił, bo był taki moment, kiedy Daniel mógł zejść mu na plecy. Na szczęście się Michał obrócił, ale widać wyraźnie, że w tej chwili no, sił trochę brakuje. Dużo kosztowały go te pierwsze minuty tej walki. Te pierwsze minuty, tak jak powiedziałem, no, te ciosy, które na początku przyjął, no teraz one się odkładają. I właśnie te młotki to są... Obijanie młotkiem w tej chwili wyraźne. Nie może specjalnie tej ręki łapać. No tą jedną złapał, zasłonił się przed tymi uderzeniami w głowę. Ale widzą Państwo, no, sytuacja w tej chwili dla Daniela Omeliańczuka lepsza. Faul. To powinna być dyskwalifikacja, naprawdę. To powinna być dyskwalifikacja i tutaj nie powinno być żadnych obiekcji. Sędzia tylko wskazuje na to, że nie zalicza tego uderzenia. Nie, a ty mówisz o tym, że to przecież wiadomo, że nie będzie w tej chwili Michał w stanie już kontynuować walki normalnie po takim ciosie. Że tak powiem, to nie jest bitwa podwórkowa, tylko to jest sport. Tutaj są określone reguły i no niestety, dla mnie w tej chwili wygrał Michał, to był niedozwolony cios i to nie było uderzenie w ochraniacze. Może za chwilę zobaczymy na naszej powtórce. Cios z kopnięciem w głowę. Myślę, że za chwilę zobaczymy, bo to jeszcze moment, kiedy Michał będzie do siebie dochodził. No ja nie wiem, czy w ogóle dojdzie, bo to rzeczywiście bezpośrednie kopnięcie, którego się w ogóle nie spodziewał z kolana. No, w takim momencie na nim to nie ma już w ogóle na co czekać. Myślę, że za chwilę Tomasz Stasiak nie będzie miał innego wyjścia, jak ogłosić to, co powinien zrobić już wcześniej. Dokładnie, to jest drugi faul. Proszę zobaczyć, 3 punkty podparcia i kopnięcie, jeszcze dociągnięcie głowy. Nie. To jest dyskwalifikacja. Tak, ręka była wyraźnie w górze. Dokładnie.
wyraźnie w górze. No, odczuł jeżeli to strasznie. Jeżeli ta walka zostanie wznowiona, uważam, że to jest będzie duży błąd sędziego. No ja nie widzę tutaj możliwości, żeby Michał Gutowski po takim ciosie, po takim zaangażowaniu siłowym jeszcze powinien w ogóle wracać, dlatego że to będzie już naprawdę niebezpieczne w tej chwili dla niego. Dokładnie, no tak jak tak jest, koniec walki. Dokładnie. Doczekał tylko do momentu, kiedy dojdzie do siebie. Tak jak powiedziałem.